Witam Państwa bardzo serdecznie i Was, droga młodzieży, przede wszystkim, bo głównie dla Was tutaj się spotykamy. Po raz czwarty na wielkiej gali konkursu historycznego Patria Nostra. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj tutaj przed Państwem wystąpić. Mam nadzieję, że uda mi się umilić Państwu czas i przybliżyć trochę historii naszego pięknego kraju. Rozkwitały pąki białych róż. Wróć jesieńku z tej wojenki już. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Małopolskiego kuratora oświaty, pani Barbary Nowak, bardzo serdecznie chciałbym pogratulować wszystkim uczestnikom tego konkursu, opiekunom, nauczycielom, którzy was, młodzieży, poprowadziła w jakiś sposób i dała kierunek. Jednocześnie bardzo wam samym pogratulować wspaniałych prac oraz tego, że historia, która jest nauczycielką życia, dla was jest taką nauczycielką, którą bierzecie w sposób prawdziwy, czyli tworząc naturalne filmy, tworząc animacje, żyjecie tą historią nie tylko z kart, książek, ale też swoim życiem, udziałem. Troszeczkę wracacie do tego, co było. Bardzo serdecznie wam gratuluję, dziękuję, a pomysłodawcom mam nadzieję, tak jak dzisiaj tu już padało, że będzie ten konkurs trwał przez najbliższe kilkaset lat. Dziękuję serdecznie. Pamiątkę dla senatora Andrzeja Pająka. Brawa! Wielkie brawa! Król kurkowy musi mieć też zdrowy kręgosłup, żeby kurę utrzymać. Dla mnie to jest zwykły obowiązek i wielka przyjemność i radość, że mogę być patronem takiego konkursu. Dziękuję bardzo. Panowie bracia, baczność, prezentuj broń. Pasuje cię na zwycięzcę edycji małopolskiej konkursu Patria Nostra, król kurkowy Zbigniew Wolfram. Wiwat! Wiwat! Technikum z Gorlic, laureat Grand Prix. Wiwat! Wiwat! Młodzież z Gorlic, wiwat! 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 Niech żyją! Technikum numer 1 w Gorlicach imienia Ignacego Łukasiewicza. Jakub Rojek, Kasper Lewek, Weronika Wilczkiewicz i Anna Belczyk. To jest właśnie ta ekipa. Wiwat Gorlice! Wiwat, wiwat, wiwat! Cała grupa dostaje bilet do Brukseli. Bilety są ufundowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego. Który z posłów weźmie na siebie to zobowiązanie, to już nasze zmartwienie, ale jedziecie do Brukseli i to szablo pokażcie, jaka jest polska tradycja. Oczywiście. Brawa dla pana Mirosława Gryko za koncept i dowcip. Możecie tam w tej Brukseli trochę nawywijać, można by powiedzieć.